generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych, Fundacja StratPoint. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ukraińskie siły powietrzne jeszcze istnieją, czy właśnie dostają drugie życie? No, jeszcze istnieją, a dostają na pewno drugie życie i mam nadzieję, że to drugie życie spowoduje, że Rosjanie się bardzo boleśnie przekonają, że drugie życie będzie lepsze od pierwszego. To zanim o tym drugim życiu, czyli o nowych maszynach, które już docierają do Ukrainy, to o tym pierwszym życiu, co Ukraińcy jeszcze mają w tym powietrzu? No, co jakiś czas pojawiają się śmigłowce, co jakiś czas pojawiają się samoloty szturmowe Su-25. Cały czas system obrony naziemnej oparty o różnego rodzaju zestawy od tak zwanych manpadów, czyli przenoszonych przez pojedynczego żołnierza, do poważnych zestawów jak S-300, który między innymi dostali od Słowacji. Cała gama różnych środków, co powoduje, że Rosjanie nie mają swobody w powietrzu, co widać w ich operacjach. I to jest chyba największy sukces Ukrainy. Nie uniemożliwienie Rosjanom swobody w powietrzu. Wyjaśnijmy, jak to jest możliwe, że Ukraińcy, którzy dysponują i dysponowali dużo mniejszym potencjałem w powietrzu, jednak nie przegrali tej walki w powietrzu? No właśnie, to jest ciekawe. Po pierwsze, zbudowali dość dobry system dowodzenia, który pozwolił im na przemieszczanie jednostek. Zbudowali, cofnęli jednostki od tej wschodniej granicy na zachód i je utrzymali przy życiu. A do tego Rosjanie na początku przynajmniej tej operacji uważali, że będzie to operacja specjalna, tak jak oni sami to nazywali, więc nie wypuścili, powiem tak kolokwialnie, całych sił powietrznych do tego, aby zniszczyć siły powietrzne Ukrainy, tylko próbowali w jakiś taki dziwny sposób to zrobić. Przekonali się, że to nie jest dobry sposób, kiedy pamiętamy te filmiki, kiedy śmigłowce lecące pod Kijów spadły, kiedy inne statki powietrzne pospadały i nagle Rosjanie bardzo się zdziwili, że nie mają swobody w powietrzu, a Ukraina konsekwentnie analizuje program osłabiania sił powietrznych Rosji. Ale panie generale, jak to jest możliwe, że przy tak zniszczonej infrastrukturze jednak te myśliwce gdzieś funkcjonują? Zakładam, że Rosjanie doskonale wiedzieli, gdzie myśliwce mogą startować i lądować i celowali w te miejsca, a jednak one wciąż prowadzą jakieś operacje. No właśnie okazuje się, że nie do końca. Jakimś dziwnym trafem, nie potrafię tego wytłumaczyć po stronie rosyjskiej, zamiast kierować rakiety na cele, które w wojskowej nomenklaturze nazywane są celami o wysokiej wartości, między innymi stanowiska dowodzenia, systemy obrony przeciwlotniczej, lotniska, to Rosjanie marnowali, w cudzysłowie oczywiście mówię, marnowali rakiety, ostrzeliwując cywilne bloki i domy. Dla mnie jest to niepojęte, nie wiem jaką logiką się kierują, ale wszystkie szkoły wojskowe, które skończyłem, całkowicie inaczej opisują zaplanowanie takiej operacji. Ale to można w takich warunkach budować jakieś tymczasowe miejsca dowodzenia na pewno, ale tymczasowe lotniska? Tymczasowe lotniska nie, ale Ukraina miała dość dobrze rozwiniętą sieć lotnisk wojskowych, cywilnych. Samoloty mogą korzystać z nich dość spokojnie. Pamiętajmy, że Rosjanie mają ograniczoną możliwość atakowania szczególnie zachodniej części Ukrainy. To są rakiety dalekiego zasięgu, które są drogie i ich jest niewiele. Więc Ukraina utrzymała ten potencjał lotniczy, przynajmniej w tej zachodniej części Ukrainy. Do tego część statków powietrznych, jak śmigłowce, może bazować w całkowicie nieprzygotowanym terenie. Tylko najważniejsze, żeby dotarła tam logistyka i system dowodzenia, który będzie dowodził. Tym Ukraińcy to mają, więc te śmigłowce mogą naprawdę bazować na kawałku trawy przysłowiowo. Panie generale, mówi pan o błędach Rosjan, a jak rozumiem, jeżeli nie panujesz w powietrzu, no to ciężko ci będzie panować na lądzie, na terenie. Dokładnie taka jest w zasadzie od II wojny światowej praktyka, że najpierw trzeba zdobyć panowanie w powietrzu lub przewagę w powietrzu, zależnie o jakim charakterze mówimy, a dopiero potem możesz bezpiecznie ruszyć wojska lądowe. Każdy ruch wojsk lądowych bez wywalczenia przynajmniej przewagi lokalnej w powietrzu powoduje to, że przeciwnik może na nie oddziaływać bardzo skutecznie. No i niestety lotnictwo ma taką, albo stety, ma taką właściwość, że jeżeli pojawi się nad wojskami lądowymi, które nie są w odpowiedni sposób zabezpieczone, to naprawdę potrafi narobić dużo szkód. Panie generale, a Ukraińcy są z kolei albo będą
z kolei w stanie panować w powietrzu, biorąc pod uwagę dostawy sprzętu, który no, już poleciał, bo słowackie myśliwce MIG-i już tam poleciały. Nie tyle co pojechały, tylko właśnie widowiskowo poleciały. No, na pewno taka liczba samolotów nie pozwoli na wywalczenie pełnej przewagi w powietrzu, ale pozwoli na co? Pozwoli na stworzenie pewnych obszarów nad terytorium Ukrainy, które będą kontrolowane przez lotnictwo ukraińskie, w których Rosjanie nie będą mieli swobody manewru, w których Rosja nie będzie mogła używać swoich środków napadu powietrznego, czyli na przykład bezpilotowych aparatów, bo MiG-29 sobie bardzo łatwo z nimi poradzi, gdzie Rosja nie będzie mogła wlatywać większością samolotów, które dzisiaj używa, czyli samolotami Su-24, Su-25 do atakowania celów naziemnych śmigłowcami, da to duży zastrzyk energii Ukraińcom i kolejne samoloty będą pozwalały na zwiększenie tych obszarów, aż wreszcie dojdzie do takiego momentu krytycznego w takim pozytywnym sensie tego słowa, że Ukraina wywalczy już taką przewagę w powietrzu w dużo większym obszarze i ją utrzyma. Nie będzie tylko czasowe na czas jakiejś operacji, tylko utrzymają i to będzie moment, w którym będzie mogła swobodnie lub z dużą swobodą przystąpić do kontrofensywy, bo będzie miała zabezpieczone powietrze. Panie generale, ja tylko dodam, że my w tym momencie obserwujemy te obrazki przekazania tych MIG-ów 29. One opuściły terytorium Słowacji, zostały przekazane ukraińskim siłom zbrojnym i co wydaje mi się jednak ważne, właśnie nie na plandece, nie w częściach, tylko widowiskowo po prostu tam poleciały. Nikt tego nie ukrywał, wszystko jest jasne i kolejne będą również dostarczane. Jak rozumiem, to jest pewna nowość jednak w tym sposobie przekazywania broni. Tak, jest to pewna nowość, bo dotychczas wszystkie systemy, jakie były przekazywane Ukrainie, jechały albo koleją, albo transportami lądowymi lub lotniczymi, ale wszystko lądowało w Polsce i stąd było przewożone na kołach w taki trochę neutralny sposób, że nikt tak naprawdę nie wiedział, kto to przejechał i kto ten sprzęt tam zawiózł. Tak, żeby nie można było żadnej ze stron udowodnić jawnego zaangażowania się w konflikt, mówimy szczególnie o krajach NATO. Dzisiaj Słowacja jakby trochę przełamała ten stereotyp i pokazała, że z ich lotniska startują samoloty, co prawda już nie mają, jak widać na tym filmie, oznaczeń państwowych, ale przelatują na jakieś wybrane lotnisko w Ukrainie i stamtąd będą operować. Także to jest taki jasny sygnał w kierunku Rosji. Nie boimy się was, przełamaliśmy kolejną barierę. A za sterami siedzieli już ukraińscy piloci, co też warto dodać. Tak, musieli siedzieć ukraińscy piloci z tego powodu, że no, Słowacja jest częścią NATO i gdyby piloci słowaccy pojawili się na słowackich maszynach nad Ukrainą, no, byłby to taki trochę casus belli dla Rosji, a już na pewno propagandowo Rosja by to rozmuchała do nieprzytomności. Panie generale, a chciałbym, żeby trochę nam pan wyjaśnił, jaka jest specyfikacja tych maszyn, to znaczy co one mogą przenosić, jak są wykorzystywane w boju, jak mogą być wykorzystywane w boju. MiG-29 jest takim samolotem, który został zbudowany jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Był to myśliwiec frontowy, bo wtedy taką nomenklaturę miał. Czyli był to myśliwiec, który miał się przesuwać za atakującymi wojskami Układu Warszawskiego i osłaniać z powietrza postępujące siły Układu Warszawskiego. Między innymi na tych zdjęciach widać, że ma takie klapy z przodu zamykające wloty powietrza, co pozwala na startowanie z nieprzygotowanych lotnisk po to, żeby silnik nie zasysał w pierwszej fazie rozbiegu, nie zasysał takiego pyłu czy kamieni z lotniska, które jest nieprzygotowane, powietrze jest pobierane z górnej części skrzydeł. Dopiero potem się one otwierają. Może przenosić uzbrojenie powietrze-powietrze, czyli rakiety R-27, dwóch wariantów, sterowane termicznie i radiolokacyjnie, to są rakiety o zasięgu 50-60 km i rakiety L-73 kierowane na podczerwień, czyli takie odpal i zapomnij, o zasięgu 10-12 km zależnie od wersji rakiety. Może atakować cele z przedniej półsfery, ma działko, które jest bardzo skuteczne, więc w tym jako samolot do zwalczania środków napadu powietrznego jest idealny. I jak mogą być wykorzystywane przez Ukraińców? To znaczy w których miejscach? Przy ofensywie czy przy obronie? Myślę, że na razie Ukraina będzie próbowała zbudować takie miejsca,
które my nazywamy w lotnictwie CAP, czyli Combat Air Patrol, czyli to jest strefa w powietrzu, w której samoloty ukraińskie będą patrolować i zwalczać wszystko to, co Rosjanie będą odpalać w kierunku Ukrainy. Myślę, że dowództwo ukraińskie już ma taki plan, wie, z których miejsc Rosjanie dokładnie odpalają, jakie są trajektorie lotu bezpilotowych i rakietowych środków napadu powietrznego i w tych miejscach te samoloty dzisiaj będą na pewno dyżurowały i skutecznie zwalczały środki napadu powietrznego rosyjskiego. Ale jak rozumiem, panie generale, nie powinniśmy się spodziewać jakichś wielkich powietrznych bitew, bo to tak nie funkcjonuje po prostu. Nie wykorzystuje się takiego sprzętu w ten sposób, w ten filmowy sposób. Nie, czasy bitwy o Anglię lub Top Gun nawet to raczej się nie sprawdzą. Myślę, że może dojść do spotkań, nawet zestrzeleń. Ale no, powiem tak, najczęściej te doświadczenia ostatnich konfliktów dowodzą, że pilot zestrzeliwuje drugi samolot, nawet go nie widząc, widząc go tylko na radarze, używając rakiet średniego i dalekiego zasięgu. Taka jest dzisiaj walka powietrzna. Bardzo rzadko dochodzi do tak zwanej dogfight, czyli tej takiej typowej walki powietrznej, którą znamy z filmu Top Gun czy z Bitwy o Anglię. Raczej się to wszystko dzieje na dużych odległościach, używając radarów, używając bardziej skomplikowanych systemów. Panie generale, a teraz druga strona, to znaczy co mają Rosjanie i czy oni jakąś będą odpowiadać? No bo przecież widzą, że te migi docierają do Ukraińców. Rosjanie mają bardzo podobny sprzęt, bo również mają MiG-29, mają Su-27 i różne ich klony kolejne, Su-35, Su-34, Su-30, ale to wszystko jest bazowane na tym samym myśliwcu, bazie Su-27, czyli takim większym bracie MiG-29, bo Su-27 jest bardzo podobnym samolotem, tylko dużo większym i oba te samoloty pochodzą z tak jak mówię, jeszcze z okresu zimnej wojny. Więc Rosjanie no, będą próbowali jakoś to zneutralizować, ale tak jak powiedziałem, Ukraina zachowała zdolność posiada naziemne środki, więc podejrzewam, że zbuduje taki killbox, w którym będą samoloty w powietrzu własne, a pod tym czy wkoło tego będą osłaniane przez systemy naziemne. I gdyby Rosjanie chcieli wejść i zareagować, to będą narażeni na jakby dwukrotne oddziaływanie środków, czyli samolotów MiG-29, które będą w powietrzu, a jeszcze oprócz tego na oddziaływanie środków OPL umiejscowionych na ziemi, co może się dla nich skończyć dość szybko i niepomyślnie. I taką mam nadzieję, gdyby taką operację chcieli przeprowadzić. Panie generale, mówiliśmy o tym, że pierwsze cztery słowackie myśliwce MiG-29 już pomagają Ukraińcom. Niebawem polskie również będą tam wędrowały, jak się domyślam, też polecą, ale moje pytanie jest takie, czy my oddając no wciąż czynne samoloty, bo to nie jest tak, że one stały gdzieś w hangarze, czekały, oddając czynne samoloty, nie osłabiamy się trochę? No, oczywiście, że taka dyskusja gdzieś trwa, ale powiem tak, zróbmy dwa kroki wstecz i popatrzmy z takiej dużej perspektywy. Okej, my się osłabimy jakiś nasz potencjał, powiedzmy o 2-3%, a zwiększymy potencjał Ukraińców o 50%. Wydaje mi się, że warto w takich proporcjach. No i wydaje się zresztą, że też trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że te migi służyłyby u nas jeszcze przez kilkadziesiąt lat, no tylko ich przydatność też już była znacznie ograniczona. No więc właśnie, za chwilę wylądują pierwsze myśliwce koreańskie, czy na razie jeszcze w takim wariancie prostszym, potem będą doprowadzane do tego wariantu PL, więc to nie jest tak, że my nie mamy żadnego planu. Do tego pamiętajmy też, że liczba samolotów myśliwskich stacjonujących dzisiaj w Polsce jest większa nawet po oddaniu migów, bo mamy samoloty amerykańskie, mamy samoloty natowskie, obecnie holenderskie, za chwilę kolejne nacje będą w Polsce, także to nie jest tak, że my zostaniemy sami. Oddamy samoloty i nie mamy nic. Nie. Tutaj na miejscu okazuje się, że jest większa armada statków powietrznych niż w ogóle mogliśmy się spodziewać. Czyli tu jednoznacznie, panie generale, OF-35, który się za chwilę pojawi, ale nawet dzisiaj, gdybyśmy dzisiaj zdobyli ołówek i podsumowali, co jest w Polsce, to się okaże, że po oddaniu migów i tak mamy więcej samolotów niż przed. Czyli jednoznacznie nie tracimy jakiejś znaczącej zdolności obronnej jako sił powietrzne. To możemy powiedzieć. Nie. W mojej ocenie nie ma tu znacznego spadku. Oczywiście można to tam próbować wyliczyć matematycznie, ile to jest, jaki jest udział MiG-29 w potencjale obronnym, ale tak jak powiedziałem, niech to będzie nawet 3, 4 czy 5% polskiego potencjału sił powietrznych, ale dla Ukrainy będzie to 50%. Więc w takich proporcjach, jeszcze raz powtarzam, bardzo uważam, że to jest dobra decyzja.
Panie generale, oczywiście Ukraińcy dziękują za te myśliwce, ale prezydent Ukrainy już mówi, że no, przydałby nam się też nieco nowszy sprzęt, nieco nowsze myśliwce. No, to jest taka historia, że powinniśmy myśleć o tym, co się dzieje na Ukrainie w takim długoterminowym jakimś spojrzeniu. Po pierwsze, dzisiaj trzeba dostarczyć samoloty Ukrainie, żeby mogła się bronić i żeby mogła zapewnić to, o czym żeśmy rozmawiali kilka minut temu. Drugi etap to jest armia ukraińska za 6 miesięcy, za rok, za dwa, bo tak naprawdę nie wiemy, jak długo ten konflikt będzie trwał, czy on gdzieś nie zostanie zamrożony, czy on znowu się gdzieś nie wybuchnie. Więc dozbrojenie armii ukraińskiej w zachodnie myśliwce jest docelowym wariantem. I czy to będą francuskie samoloty, czy to będą były fińskie samoloty, o których się też mówi, czy to będą szwedzkie Gripeny, czy to będą wreszcie F-16, to nie ma większego znaczenia. Każda z tych opcji ma swoje wady i zalety, ale finalnie Ukraina musi zbudować swoje lotnictwo w oparciu o nowoczesne zachodnie samoloty. Ale nie ma pan, panie generale, też wątpliwości, że to jest dobry moment, żeby rozpoczynać rozmowy z naszymi partnerami właśnie o tych nowszych maszynach, o nowszym sprzęcie, o kupowaniu, o otrzymywaniu w zamian, o wsparciu, o tym, kto może tutaj stacjonować? No, wydaje mi się, że to jest bardzo dobry czas. Zresztą Słowacja pokazała, że da się wynegocjować ze Stanami Zjednoczonymi dobre kontrakty zbrojeniowe. Na ostatnia informacja o tym, że amerykański rząd wspomoże kontrakt firmy Bell, która podpisała na dostawę śmigłowców i tam cena jest bardzo, bardzo atrakcyjna. Więc myślę, że Polska, kierując się różnego rodzaju wzorami, które już mamy, to samo Niemcy, którzy przystąpili do programu F-35 i okazuje się, że tam będzie można produkować części duże do tych samolotów. Myślę, że Polska ma dzisiaj bardzo dobrą pozycję negocjacyjną w tego typu negocjacjach i powinniśmy ją wykorzystać. I to nam opowiadał generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych Fundacja StratPoints. Panie generale, bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za spotkanie. Dobrego dnia życzymy i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję panu, dziękuję państwu.